19 grudnia w rocznicę Narodzin dla Nieba wspominamy błogosławioną Ewę Bogumiłę Nojszewską, dziewicę. Bogumiła urodziła się 11 maja 1885 roku w Ostroniszkach, dzisiejsza Białoruś, jako pierwsze z 11 dzieci Kazimierza, wybitnego okulisty, i Marii. Matka nie była przygotowana do pełnienia funkcji matki i pani domu. Bunię wychowywała babcia. Od dziecka była bardzo religijna i wrażliwa na ludzkie potrzeby. Dzięki namowom rodziny i kierownika duchowego, księdza Zygmunta Łodzińskiego, najpierw skończyła studia, a potem podjęła decyzję o wstąpieniu do zgromadzenia. Studia medyczne skończyła w Petersburgu z wyróżnieniem, ale studiowała 11 lat. Przerywała bowiem naukę, gdyż musiała zaopiekować się chorym bratem i pomagać rodzinie. Po uzyskaniu dyplomu podjęła pracę w Warszawie i zdobywała kolejne kwalifikacje. W 1919 roku, mając 34 lata, z pewnym doświadczeniem zawodowym wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, do Sióstr Niepokalanek. Wstępując do zgromadzenia, pragnęła, jak zapisała w swoim zeszyciku, żebym dużo owoców przyniosła i żebym nie zepsuła planu Bożego, jaki Pan Bóg dla mnie nakreślił. Formację zakonną łączyła z pracą nauczycielki oraz lekarza szkolnego. Śluby wieczyste złożyła 16 lipca 1927 roku w Jazłowcu, na terenie dzisiejszej Ukrainy. Uczyła matematyki, arytmetyki, przyrody, biologii, higieny, fizyki, a także geografii, towaroznawstwa, historii Polski, łaciny, gimnastyki oraz rysunku. Przy tablicy spędzała od 21 do 37 godzin tygodniowo. Była utalentowaną nauczycielką, ale ta praca była dla niej wyczerpująca. Od 1938 roku pracowała w Słominiu, na terenie dzisiejszej Białorusi, początkowo jako nauczycielka, później jako lekarz. Doświadczyła tułaczki wojennej. We wrześniu 1941 roku wróciła do Słominia, do pracy w szpitalu. Była też łączniczką z partyzantami, wydawała recepty, roznosiła paczki oraz informacje. Jeżeli zachodziła taka potrzeba, chrzciła umierające dzieci. Siostry pomagały rodzicom osób zabitych oraz represjonowanych. W klasztorze ukrywały Żydów. Śmierć czyhała wszędzie. Arresztowano ją nagle 18 grudnia 1942 roku o godzinie 23 za to, że jako lekarka pomagała Żydom. Mogła jeszcze się ukryć i uciec. Nie zrobiła tego, ponieważ całe życie modliła się dla siebie o pomoc w zbawianiu ludzi przez życie ukryte i śmierć męczeńską. Razem z nią zabrano siostrę przełożoną, Marię Wołowską. W klasztorze nie zrobiono nawet rewizji. Ostatnią noc spędziła na modlitwie. Siostra Ewa zginęła w czasie masowej egzekucji 19 grudnia na Górze Pietrolewskiej koło Słominia w obwodzie grodzieńskim na Białorusi. Zostały po niej jeszcze recepty in blanco. Zapamiętano, że była bardzo cicha, skromna, wrażliwa na ludzkie biedy. Gdy pracowała jako nauczycielka wśród dziewcząt, zawsze była gotowa słuchać ich skarg. Wiedziały, że u niej każda może się wypłakać, każdą traktowała poważnie i serdecznie. Siostra Ewa do każdej lekcji była dobrze przygotowana. Ceniona była jako lekarz, trafnie stawiający diagnozy, stosujący skuteczne, czasem proste metody leczenia, leczyła ziołami. Opiekowała się chorymi tak delikatnie, dyskretnie, jak gdyby jej nie było, usuwała się w cień, była jak gdyby wycofana. Modliła się zawsze za swoich pacjentów. Beatyfikowana została w gronie 108 męczenników II wojny światowej 13 czerwca 1999 roku przez świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Boże, dawco żarliwości i wzniosłych pragnień, Ty natchnąłeś błogosławioną siostrę Ewę, żeby niosła pomoc bliźnim, potrzebującym wsparcia i opieki, a przez życie ukryte i śmierć męczeńską naśladowała Twojego Syna. Napełnij nas pragnieniem wypełniania Twojej woli z jej gorliwością i przez jej wstawiennictwo udziel nam łask
o którą Cię prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.